Więc witam pana Krzysztofa. Po raz drugi przyjechałem. Udało mi się zastać. Przepraszam bardzo. Widzę po raz pierwszy. To znaczy, nie udało mi się wcześniej po prostu do pana dostać, no, że tak powiem. A. I tak. I jedno pytanie. Jak kandydatura? Planuje pan dalej coś? Czy... Proszę pana, co stoi pod znakiem zapytania? Może pan bliżej nawet, nie bój się pan. Stoi pod znakiem zapytania, dlatego że powiem tak. No, pszczółko Maja, odejdź ode mnie, bo ja nie jestem miodem tobie. Masz tu nektar, zrywać na miodik, a nie mnie. Widzisz, nawet pszczółka Maja posłuchała mnie i poleciała nektar zrywać. Z drzewka wiszenki mirabelek. I wrócę do pytania pańskiego. Tak na początku, ciężko zdychnąłem, że tak, powiem tak, wy kochani młodzież, na was się troszeczkę zawiodło. Z jakiego powodu? Zaraz odpowiem, zawiodłem się. Dlatego, że tak, do was mów, a wy co? Zdrów. Wy, jak ja kandydowałem na prezydenta miasta, pierwsze wybory byli, to wy nie posłuchaliście mojego exposé. Poszliście drogą to, co macie. No i tak powiem, to, co macie. Ale dużą popularność pan zdobył. Ulica moja, choć nie chwali się, ale była zła. Zobacz, panie komisarzu. Pięknie zrobiona właśnie. Pierwszy raz przyjechałem. To... Chodnika to... nie było. A jest co? Ułożony z czego? Z polbruku. Tu, z tyłu, możesz pan się odwrócić, zrobić zdjęcie teraz. Jest trawa. A będzie boisko. Będzie rozgrywać się Jagiellonia. No to ładnie. Mecze. Ja postanowiłem to zrobić. Tam będzie, gdzie stara, cała rozwalona stacja u nas PKP, będzie nowa stacja, będzie nowy budyneczek, ładny, piękny. Tu zrobię, podzielę te boisko na pół, podzielę, dlatego że tak, tylko się zastanawiam się, z której strony posadzić Jagiellonię, a z której strony zrobić dzieci, na dzieci, boisko dla małych. Bo tam powstał blok ustawiony, to nie mają gdzie dzieci bawić się na piaskownicy. Bawią się na ulicę, to jest niebezpieczne. I tak właśnie patrzę na ten zarośnięty plac, zarośnięty stare boisko szkoły, kolejowej, później szkoły gastronomicznej, która padła. Zajęło mnie tylko rozwalać szkoły, wszystko niszczyć, a później zwalają na PiS, na inne partie i między sobą w Sejmie chudzą się. Wrócę do sławnego z PO Protasiewicz, czy jak tam mu się nazywa? Protasiewicz, tak? Tak. Pojechał do Niemiec. Pan de Hoog! Krzyczy. O, panie premierze, nałóż pan języku swoich posłów, a później pan wysyła swoich posłów do europosłów. Niech pójdą do szkoły podstawówki i zacznę naukę od zera. Bo nie wiedzą, co to Handehoch nawet. Panie premierze, kochany, może pan jeszcze nie wie, co to Handehoch? To przyjdź pan do mnie. Ja pana nauczę języka niemieckiego. Mój święty pamięci tatuś siedzi w niemieckiej szkole, to się nauczył mnie. Nie ukrywam, kto mnie nauczył języka niemieckiego.
i tak dalej, białoruski umiem, rosyjski umiem język, trzy języki umiem. Prezydent powinien znać różne języki. No i myślę jeszcze się dokształczać na inne języki pójść. Dobry. I radzę panu premierowi Donaldowi Tuskowi zrobić to. Bo było w SLD śmiechu warte. Prezydent. Polski RP. Wie pan, o kim mówię teraz? Zgadza się. O kim? O panu Komorowskim. Nie. O byłym prezydencie. A, o byłym prezydencie. Który kłaniał się tak, że aż padał. O kim mówię? O Lechu Kaczyńskim? Nie. O Lechu Wałęsie? Nie. A co, nie wiem. O Kwaśniewskim? Zgadł pan. Jak on miał na imię? Aleksander. Tak. Tak się na pan bożył. Tak się napił się. Napoju alkoholowego, że aż padał z wincami. Aż modlił się za duszę zmarłą. Jeszcze przyjechał biedaczek do Polski. Ja chory. Jeż mnie zbada sanepid. A sanepid prezes odpowiedział tak. Olku. Kochany Olku. Złóż pan papier, bo jak my zbadamy pana, to pan pozwoli. A jego kolega? Z jednej ławeczki, z jednej partii. Wiesz pan, o kim mówię teraz? O Leksy. Nie. Tak się mówi o Leksy Kwaśniewski, rządząca klasa. Nie o Leksy to powiedział. To nie wiem. Leterem my. A, nie wiem. Wtedy. Imię ma. Z jednej ławki, z jednej obejmowali się, całowali się. Jakie ciaśki ma. A to nie wiem. Jesteś pan? O mnie lepsze. A, prawda. Ale wracając do Leszek, kandydatury. Daj mi pan chodzi. Leszek i Milek powiedział tak. Do swojego kolegi, bo się uciekł. O, ale kochany. Co jest ten pan za śmiech? Głos pan, bo ja wiem, co pan zrobił. Pan tak modlił się, że cały Polski nawet świat. Bo to poszło na cały świat. Tak poszło na cały świat, jak Protasiewicz. Rzucał się w telewizorze wszędzie paszportem parlamentarnym europejskim, tak jak ja mam. I mówił, że Niemcy jego oskarżyli, że jego Niemcy poniżyli, że jego Niemcy obrazili i tak dalej. Cała Polska wie.